to ja, Mak, Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją porównawczą dwóch produktów, jakże wyczekiwaną recenzją, gdyż wiele z Was, widząc na mojej fanpage'u haul, który zrobiłam już bardzo, bardzo dawno temu, zadawało mi pytanie, który wybrać? Który wybrać z podkładów? Tak, bo dzisiaj mowa o podkładach marki Estée Lauder. Mówimy o naszej klasycznej wersji, czyli babcia szpachlowa Estée Lauder Double Wear, a także o wersji Light. Co mogę powiedzieć? Są to podkłady bardzo, bardzo drogie. To są podkłady za ponad 150 zł. No ceny się wahają. Czy to kupujecie w salonie, czy kupujecie na Allegro. Nie oba w Douglasie, ten za 179 zł. Ten był chyba na promocji za 150 coś. Chyba tak. Nie pamiętam, to było bardzo dawno temu. Co mogę powiedzieć? Pierwsze coś powiem o wersji klasycznej. Może o opakowaniu. Ogółem oba mają po 30 ml. Oba są bardzo krwiące, długotrwałe, wodoodporne, niezapychające podobno, no mnie nie zapychają, a ja mam tendencję, więc są bardzo fajne. Powiem też o tej klasycznej wersji. Cudowna, czyż nie? Patrzy się na taki piękny flakonik, on jest szklany, ma piękną taką złotą zakrętkę. Podchodzimy już, zbieraliśmy tą kwotę, bo to jest drugi podkład, tak? Ja w ogóle się cieszyłam jak małe dziecko, gdy mogłam sobie na niego pozwolić, bo podkład za 189 zł. No nie wiem, no ale pomyślałam sobie, inwestycja, tak? Przede wszystkim inwestycja, słyszałam o nim tyle dobrych rzeczy. No i w końcu poszłam do Douglasa, podchodzę. Jakże piękny, no cudowny, no szklany, niesamowity, ale co tu nas spotyka? Uwaga! On nie ma pompki. Rozumiecie to? On nie ma pompki. To jest jakaś masakra, podkład, tak, drugi podkład. Już nie ma pompki, ja nie wiem. Takie tańsze produkty, nie wiem, z Gibo czy Lovely mają pompkę. Estée Lauder, no drogi producencie, zrób coś z tym, no przecież to nie boli, stwórz pompkę. Ja nie rozumiem, taki, nie wiem, produkcja pompki może kosztować 5 zł, 2 zł, nawet mniej. No stwórz pompkę. Ten podkład przez to wiele, wiele traci, ponieważ wszystko nam się dostaje do środka. Słuchajcie, nawet jak zostawimy tak lekko otwartą, dostaje nam się tu syf, bakterie, no wszystko, tak? Jak, no, dla mnie to jest po prostu niedorzeczne, że podkład tak drogi, musimy wylewać bezpośrednio z butelki. A jeszcze jeden wielki minus, to jest podkład, który nie jest termicznie zamknięty, przez co on nam szybciej zastyga na ściankach. No żenada. Co do wersji Light. Opakowanie jest genialne, to jest tubka, bardzo higieniczna, możemy świetnie dosować ilość produktu. No fakt, no troszeczkę nam się uwala, jak możecie zobaczyć, tak troszeczkę bardziej. Ale przede wszystkim bardziej wygodne, no ja wolę takie opakowanie, albo typowe z pompką, albo w tubce, no mi się lepiej takich używa. Co do ogólnego takiego mojego wrażenia, nie będę Wam mówiła, co obiecuję tak typowo producent, bo chyba wszyscy już to wiemy, to mają po prostu produkty niesamowite. Ale, co do tego produktu, ja nie wiem, słuchajcie, czy ja tak tylko mam? Powiem Wam taką jedną sytuację. To jest ogromnym dla niego minusem. Gdy go się nakłada na twarz, on robi coś takiego bardzo dziwnego. Nakładamy go na twarz, nałożymy go na przykład tutaj w tych okolicach, oczywiście on nie jest w okolicy oczu, i nałożymy korektor i będziemy na przykład go wklepywać tutaj blenderem albo pędzlem czy palcami, on po prostu nam schodzi. Słuchajcie, on robi plamy, nie wiem, on po prostu schodzi, on znika, on się waży, ja nie wiem o co chodzi. Czy tylko ja tak mam? Macie tak? Napiszcie mi, jeżeli któraś z Was posiada podkład i nie wiem, używa go z różnymi innymi produktami, na przykład właśnie z innym jakimś korektorem pod oczy, czy on takie coś robi? Bo jeżeli tak, to skicha. To no, totalna lipa, no tak drugi podkład nie powinien takie rzeczy robić. Jeżeli chodzi o wersję Light, na szczęście tego nie robi. Ja po prostu jestem zachwycona tą wersją. Przede wszystkim nie tylko dlatego, że jest lżejsza, ale właśnie świetnie pracuje z każdym produktem, każdej marki. I od tych bardzo tanich, i od tych dosyć drogich, tak? Ale jest po prostu genialny. Co mogę jeszcze powiedzieć o tych podkładach? Tak łącznie. Są produkty, które są świetnie kryjące, bardzo długotrwałe. Ja gdy kupiłam wersję klasyczną, zrobiłam test, padłam po prostu do morza z wytapetowaną buzią. Tak, wiem jak to brzmi. Ale zrobiłam to specjalnie, żeby sprawdzić, czy on jest wodoodporny, czy da radę. Słuchajcie, on był na twarzy. Ja wyszłam z tej wody cała taka, wiecie, cała taka, jak ta nimfa wyszłam, a podkład był. I wszystko, co było na tym podkładzie, nadal było. No genialne. Jeżeli chodzi o odcienie, w wersji Double Wear posiadam 1W2, to jest Sand. To jest ogólny podkład w tym momencie dla mnie za ciemny. Ja go już nie używam na sobie. Bardziej mieszam go z innymi podkładami, po prostu mi go szkoda. Ale za ciemny go kupiłam, gdy byłam bardzo obalona, ma SPF 10. Jeżeli chodzi o Light, posiadam 2.0, to jest dwójeczka. Też posiadam 10 SPF-em. Jeżeli chodzi o te oba produkty, niestety podkreślają suche skórki. Przed aplikacją musimy zrobić peeling, a także odpowiednio nawilżyć skórę. A teraz, jeżeli macie ochotę na test i zobaczyć, jak one wyglądają, jak wygląda krycie, zapraszam. Jestem. Oba produkty będę nakładała już moim takim przeżytym ponadrocznym beauty blenderem, który wszedł swoje, więc będzie Was straszył. A na twarzy mam jedynie mój kochany, najukochańszy jak do tej pory krem z Yves Austinu Sensitia. Krem nawilżający, także do skóry tłustej. Tak jak widzicie, moja skóra jest pełna niedoskonałości, mam popękane naczynka,
mam jakieś takie przebarwienia, mam cienie pod oczami, gdzieniegdzie jeszcze występują takie młodzieńcze wybryski, więc jest to zakrywać, dlatego bardzo lubię kryjące podkłady, bo czuję się w nich pewniej, że wszystko jest zakryte i dobrze wyglądam. Na tą stronę nakładać będę Double Wear Light, a na tą zwykły Double Wear, klasyczny. Teraz Wam pokażę, jaka jest między nimi różnica. I tak jak Wam wspominałam, trzeba wziąć poprawkę na ten kolor, jeżeli chodzi o klasyczną wersję. Jest troszeczkę za ciemne, troszeczkę bardziej. Tak jak widzicie. Tu mamy light, który jest bardziej cielisty. Tu mamy klasyczną wersję, jest bardzo żółta i nawet widać, jest troszeczkę dla mnie za ciemna. Przepraszam Was za taki brud, ale to jest jeszcze od robienia brwi. Nakładać będę palcami, a dopiero później będę wklepywać beauty blenderem. Pierw light. I przepraszam, że nie będę na Was patrzeć, ale nie mam usterka, wybaczycie mi to, tak? Wygodniej mi jest pomagać się kamerą. Dobra, biorę mój beauty blender i wklepuję. Wklepuję tu na dole, też mam usterką, ale nie wiem, jak to wygląda. Będę mijać okolice oczu, bo tak naprawdę to nie jest taki light. Light, ale nie light. Nie jest typowy. Jest dosyć ciężki. Tak jak widzicie, krycie jest bardzo dobre. Bardzo dobrze wygląda, on się wtapia. Przede wszystkim bardzo fajnie wypełnia pory. O, i to jest mój kolor. Uwaga, tak. Tak się prezentuje, możecie zobaczyć różnicę. Uwaga. Teraz klasyczna wersja. Tararam, jest różnica. Przepraszam Was, ale naprawdę kupowałam go, gdy mam opalona. Dobra, wklepujemy. Wspomagam się lusterkiem, znowu na was nie patrzę. Zobaczycie mi to. Tak, nie mam jeszcze wprawy. To jest moja pierwsza recenzja. Mam nadzieję, że rozumiecie. O, trochę za daleko pojechałam. Wklepuję. Teraz możecie zobaczyć, jaki jest żółty. No tragedia. Tragedia, ale pokazuję Wam. Ja już go po prostu nie noszę, tak? Pokazuję Wam tylko na potrzeby filmiku, żebyście zobaczyły, jaka jest między nimi różnica, jeżeli chodzi o krycie. I powiem też troszeczkę pokrótce o nich. Możecie zobaczyć, bardzo dobrze kryje, nawet, tak mówię, klasyczna wersja jest bardzo dobrze kryjąca. To jest taka szpachla, totalna szpachla, która zakryje na wszelkie niedoskonałości. Możecie też zobaczyć, jak on się odcina, no ale musicie mi to wybaczyć, tak? No, ja rozumiem. O, dobra. Light. Możecie sam ocenić. On się bardzo dobrze dostosowuje, bardzo dobrze wygląda na skórze. I klasyczna wersja. To już jest taki... No, szpachla, no. Ja go bardzo lubię, ja go bardzo lubiłam w momencie, gdy coś się dzieje złego z moją skórą. On jako jedyny sobie z tym wszystkim radzi, ale tak jak możecie zauważyć, po prostu się odznacza. Widać, że coś mam na twarzy. To nie jest naturalne takie bardzo ładne krycie. On nie wygląda poza tym bardzo dobrze, tak? On nawet zastygnie, jego po prostu widać. Nie będę ukrywała, po prostu jego widać. Jego się bardzo dobrze się na nim pracuje, jeżeli chodzi o klientki, mówię, większe wyjścia, śluby. Albo gdy my danego dnia po prostu nie wyglądamy za korzystnie, jest dużo niedoskonałości, albo właśnie poprysków, on jako jedyny sobie bardzo dobrze poradzi. Ale ja ostatnio z niego zrezygnowałam, bo jest za ciężki na rzecz tego, jak możecie zobaczyć. Krycie też jest super, a wygląda dużo lepiej. Możecie ocenić same. Zaraz do Was wracam, nałożę jeszcze korektor, wykonturuję buzię i na całą twarz nałożę light. Ja się w tym to źle czuję, on się za bardzo odcina. Muszę go zmyć, bo się po prostu, ja go czuję na twarzy. On, zapomniałam Wam dodać jedną rzecz. One, gdy zastygną, one ściągają skórę. Ten naprawdę bardzo mocno ściąga skórę. Więc jeżeli macie suchą skórę albo, nie wiem, jakieś bardzo wrażliwą, absolutnie. Będziecie go cały czas czuły, to będzie taki ciągły dyskomfort, no bo jak go czuć? On zastyga, naciąga skórę, ten może troszeczkę też, tak, bo to są podkłady kryjące, to są podkłady wodoodporne i one muszą być takie konkretniejsze, ale ten się szybko przystosowuje, ja się też do niego bardzo szybko przyzwyczaiłam, dlatego potrzebuję troszeczkę więcej czasu. No coś za coś, no musimy zdecydować, tak? Dobra, do zobaczenia, nałożę tylko resztę produktów na buzię. Nałożę na całą skórę lighta, wykonturuję ją i się widzimy za chwilkę. Tadam! Na usta nałożyłam moje takie niezniszczalne combo, które ostatniego czasu bardzo lubię.
Jest to Golden Rose Velvet Matte Lipstick numer 10. Taka maleczka. Oraz błyszczyk z celi Delice, to jest numer 12. A co do podkładów? Takie podsumowanie szybkie. Który podkład wybrałabym, gdybym miała się jednym malować w jakąś nieskończoność, bądź do momentu, gdy będą się moje takie głębokie zmarszczki i nie będę po prostu używała żadnych podkładów. A teraz uwaga wielka panna, chwila. Który podkład wybieramy? Jest to light. Zdecydowanie light. A czemu? Dlatego, że on przede wszystkim dobrze wygląda. On wygląda genialnie na skórze, wtapia się. On, mimo tego, że to jest podkład kryjący, może delikatnie ściągający, ale zdecydowanie wygląda lepiej niż ten. Nie neguję, no jeżeli ktoś lubi podkłady mocno kryjące, dodatkowo, które widać na twarzy, ściągają się, mamy uczucie maski, które się ścierają, gdy nakładamy korektor, kupcie go. Ale ja wybieram ten, zdecydowanie. To nie są pieniądze rzucone w błoto. Ja będę go kupowała wieczność. Nie będę miała pieniędzy i tak go kupię. SD, zrobiliście świetną robotę. Gratuluję tego produktu. Dla mnie to jest numer jeden. I tak już zostanie. A teraz, jeżeli podobała Wam się recenzja porównawcza, macie ochotę na więcej, może na jakieś tutorial makijażowe, może tego makijażu, którego mam właśnie na sobie, piszcie w komentarzach, na pewno postaram się Was zadowolić. Zapraszam Was na mój fanpage, na blog, tam się dużo dzieje, są wrzucane zdjęcia. I do zobaczenia. Hej!